Damian, debiut w zespole, pierwszym zespole Cracovii. Szczęśliwy? No, czy szczęśliwy, to nie powiedziałbym, bo dwie bramki jednak wpuściłem, także coś nam się udało obronić, no ale myślę, że na plus, mimo tych dwóch bramek także. Ale z samego faktu debiutu, no pewnie musisz być zadowolony. Tak, jestem zadowolony, no wiadomo dlaczego, bo tam dwóch bramkarzy wypadło, no ale się dostaje szansę, więc pasuje ją wykorzystać. A czy wykorzystałem, to pytanie już do trenera. Ja z siebie jestem zadowolony. Myślę, że mogłem coś lepiej, bo zawsze można, ale cieszę się z tego, co jest. No ale to jest też pewnie taki sygnał, że warto ciężko pracować i nieważne ile się ma lat, bo w każdej chwili można dostać sygnał, będąc w takim klubie jak Cracovia, żeby zostać dołączonym do pierwszego zespołu, czy zagrać w sparingu, jak to miało miejsce z tobą dzisiaj. Tak, przygotowany trzeba być cały czas, bo tak jak widać, Rafał jest chory, Krystian złapał kontuzję, no i nagle z piątego bramkarza jestem na sparingu jako drugi bramkarz. Zagrałem połówkę, co też jest dla mnie no, dość dużym wyróżnieniem, no, bo jednak 45 minut w zespole Ekstraklasy zagrać, mimo tego, że to był sparing, to no, dla mnie taki mały sukces. Właśnie, mimo że to był sparing, jakąś tremę odczuwałeś, czy raczej wszedłeś normalnie w to spotkanie? Nie, na luzie, nie miałem jakiejś tremy.